Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Atom RPG. Poprzednim razem udało się znaleźć siedzibę handlarzy w podziemiach prawdopodobnie krasnoznamiennego, dzięki czemu wyposażyłem się w dużo lepszy rewolwer niż wcześniej, który w tym momencie widzicie na ekranie. Jeżeli chodzi o plany na dzisiaj, to chciałbym spróbować dostać się do krasnoznamiennego z tego miejsca, w którym znajdujemy się obecnie. Ponieważ po pierwsze mocno jestem napromieniowany, zajście do tej jaskini, w której jesteśmy obecnie, prawdopodobnie doprowadziło do wzrostu mojego napromieniowania do 500 punktów z 1500, które po osiągnięciu których prawdopodobnie umrę. W takim razie priorytetem staje się odnalezienie lekarza albo przynajmniej zdobycie leków. No dobra, w takim razie zaczniemy sobie dzisiaj od tego, że skorzystamy z jednej z okolicznych drabin, które widzieliśmy w podziemiach, i zobaczymy, czy któraś z nich doprowadzi nas do krasnoznamiennego. No okej, jesteśmy w mieście. Uzbrojeni żołnierze. Patrzę tak, czy zareagują w jakiś sposób na to, że trzymam w ręku pistolet. Ale już w poprzednim odcinku biegaliśmy z bronią w ręku i raczej nikt się tym nie przejmował. No dobra. Priorytet pozostaje taki sam. Jest tutaj ten dupek, który nie chciał puścić mnie do miasta. Moim głównym celem na teraz jest odnalezienie lekarza. Młody mężczyzna zauważa cię jeszcze z daleka i energicznie machając rękami podchodzi bliżej. Bez pytania klepie cię po ramieniu i mówi pewnym głosem. Kogo widzę? Mój przyszły partner biznesowy. Porozmawiamy o interesach? Hehe, moment, gościu, kurde. Ciężko westchnij i przewróć oczami. O nie, nie chcę tego gówna. Czekać, jaki interes? O czym ty mówisz? Mężczyzna klepie się po czole i śmieje się zdezorientowany. Przepraszam, tak logicznie rzecz biorąc, najpierw musisz wysłuchać istoty mojej propozycji. Zacznę od wprowadzenia. Nazywam się Oleg, ale przyjaciele nazywają mnie po prostu Oleg. Jestem jedynym, który w tej chwili zajmuje się lukratywnym biznesem butelkowym. A i jak? Już jesteś zainteresowany? Szczerze powiedziawszy, to nie jestem zainteresowany. Szukam lekarza. Pogadajmy o tym później. Na razie. Gościu handluje butelkami. Są jakieś szyldy na tych domach. Może to coś w rodzaju sklepu. Zobaczmy. Za ladą przed tobą stoi chudy, żylasty mężczyzna w swoim wieku. Z entuzjazmem zajmuje się naprawą zbroi, która jest dość wyeksploatowana, sądząc po rozmytych plamach krwi. Na twój widok twarz mistrza rozjaśnia się szerokim uśmiechem. Okej, jakiś zbrojmistrz. Cześć wędrowcze, witaj w moim małym sklepie. Zbroja na każdy gust i portfel, od najprostszych opcji po przykłady arcydzieł sztuki broni. Widzę, że jesteś doświadczonym człowiekiem, więc na pewno docenisz dobrą amunicję. W czym mogę pomóc? Okej, świetnie się składa, bo akurat naboje też by się przydały. Kupiliśmy co prawda trochę wczoraj od handlarzy, ale niespecjalnie dużo. Pozdrawiam, dobry sklep. Mogę się bliżej przyjrzeć? Nie ma naboi, gościu, finalnie. Ma zbroję, skórzany napierdnik, hełmofon. Mnóstwo kasy, 1000 rubli, 2500 prawie. Nie jestem póki co zainteresowany. Chociaż wiecie co, może byśmy sprawdzili, czy jeszcze jestem w stanie mu coś opchnąć, ale chyba nie. Handlarzom wsadziłem już, wydaje mi się, wszystko, co mogłem. Obawiam się, że na razie nic, wrócę później. Dobra, czyli tutaj mamy gościa, który zajmuje się zbrojami. Wrócimy do niego jak najbardziej później. Jeżeli już będziemy mieli wystarczającą ilość pieniędzy. No proszę, mamy aptekę. Może jest i lekarz. Nad różnymi kolbami i retortami pochylił się
taki stary człowiek, borowiczek. Bielony siwizną, garbiący się starszy mężczyzna w staroświeckich okularach. Cicho i spokojnie nuci jakąś znaną melodię i porównuje się z recepturą zapisaną na pożółkłym arkuszu A4. Raczej wyczuwając niż zauważając, podnosi głowę i uśmiecha się skromnie. Witam, jak mogę pomóc? Potrzebujesz leków? Okej, tak, przydałyby mi się... Przyjrzałbym się waszym towarom. No dobra, ma leki... 346 rubli. No zobaczmy, ile to wyjdzie. Na pewno przyda się jedna apteczka, bez dwóch zdań. Stymulant jak najbardziej, jeden również. Zobaczmy dalej, co ma. Antidotum, netoksyny, to mam przy sobie. Ampomorfina. Powiadają, że ampomorfina jest w stanie wyleczyć większość nałogów. Kto wie, lepiej tego użyć, gdy łapie narkotyczna delirka. Okej, lek na odstawienie. Co dalej? Meldonium. Meldonium jest lekiem wprowadzonym na ograniczony rynek, opracowany w 1970 roku przez Iwarsa Kalwinsa z Łotewskiego Instytutu Syntezy Organicznej ZSRR. Lek ten rozszerza tętnicę, pomaga zwiększyć przepływ krwi, a także zwiększyć przepływ tlenu w organizmie. Efekt na 12 godzin plus do wytrzymałości, po 12 godzinach 50% efekt na minus 2 wytrzymałości. To niekoniecznie. Mamy tapsy Rady Zero. Rad Zero jest przedwojennym lekarstwem zażywanym przed wystawieniem się na promieniowanie. Efekt 24 godziny plus 50 odporności, ale ten lek stosujemy przed napromieniowaniem, a nie po. Aprofen, ok, no to jest to, czego szukamy. Minus 750 do promieniowania. Aprofen jest znany z dwóch właściwości. Po pierwsze, leczy syndromy choroby popromiennej. Po drugie, co ważniejsze, ma działanie psychodeliczne. No dobra, aprofen, jedna sztuka. I zobaczcie, generalnie 529 rubli, czyli mamy tu sytuację taką, że nawet po zagładzie nuklearnej w aptece musimy zostawić wciul pieniędzy. To jest w zasadzie połowa mojego budżetu. Myślę, że ten aprofen tak czy inaczej mi się przyda. Nawet jeżeli nie chciałbym go teraz użyć, bo szczerze powiedziawszy nie użyję go od razu, dlatego że chciałbym jeszcze sprawdzić, czy jest tutaj gdzieś w pobliżu lekarz, który ewentualnie mógłby mnie wyleczyć za darmo. Jeżeli tak, to byłoby bardzo fajnie. Dobra, ja myślę, że tym granatem rzucać nie będziemy póki co, chociaż Fidel ma rzucanie nie na czerwono, więc być może on by rzucił tym granatem. Ale cholera wie. Myślę, że granat mogę wyrzucić. Trochę mniej będę musiał zapłacić kasy. Tak, hajs nie do Fidela. Nie ufam mu jeszcze na tyle. I zobaczmy, czy jeszcze coś możemy mu wcisnąć. Strzelbę lepiej na razie zostawić. Handlarzom opchnąłem generalnie większość gratów, które miałem na zbyciu, więc myślę, że tutaj już nic nie znajdę, co mógłbym sprzedać. No dobra, niech tak będzie. Resztę dopłacimy w gotówce. Chciałem tylko zadać kilka pytań. Jasne, tylko pytaj. Co możesz powiedzieć o okolicy? Wiem o miejscach, w których ludzie przetrwają bez władzy, walcząc o siebie lub swoją małą grupę. Znam miejsca, w których władza jest tak silna i despotyczna, że chłopi umierają stojąc za pługiem. Nie masz pojęcia, jak dobrze mi się czuło, gdy zobaczyłem miejsce, które nie obchodziło w żadne skrajności. Nie odchodziło w żadne skrajności. To był krasnoznamionny. Zależy mi na nim, bo wiem, czym mógłby być. Ale jakoś nie, jeszcze nie. Dziwnie gada ten gościu, szczerze powiedziawszy. Złoty środek, co? Niby bym nie pomyślał, że tak jest. Jeszcze jedno pytanie. Będzie więcej, nie martw się. Władza prowadzi do despotyzmu. A ja pragnę przygody. Na razie. Dobra, na razie czego lek na napromieniowanie mamy. W takim razie przejdźmy się jeszcze po mieście w drugą stronę i zobaczmy, czy uda nam się znaleźć lekarza. O kurde, kawał domu. Śpią ludzie.
No dobra, tutaj może wrócimy później. Zobaczmy jeszcze tutaj. Wygląda jak biblioteka. Przygarbiony mężczyzna stojący za drewnianą ladą jest stary. Bardzo stary. Fantastycznie stary. Można mu dać 100 lat. Jednak jego wygląd jest bardzo żywy. A kiedy rusza szybkim krokiem do ciebie i nie drży, na chwilę jesteś przestraszony, że ktoś przed tobą po prostu udaje starca, ale nie. Stary człowiek jest po prostu bardzo energiczny. Ajwaj! Dobry klient to największa dla mnie radość. Przyszedłeś zobaczyć moje towary, mój drogi człowieku? A może pogawędzić o drobiazgach? Starszy Abraham jest zainteresowany obydwoma. Okej. Bardziej interesuje mnie handel. Kazali mi wziąć od ciebie książkę. Masz czek. Okej, zrealizujmy zadanie od barmana z Otradnoje. Starzec z zainteresowaniem patrzy na kartkę papieru przekazaną do przechowywania przez barmana z Otradnoje i z uśmiechem znika pod swym cienkim blatem. Towarzyszu Tolkien, zamówił cię jeden bystry młody mężczyzna, a do tego z najbardziej przyzwoitej wioski w okolicy. Rozmawiając z zakurzonym Tomem w twardej oprawie, starzec przekazuje go w twoje ręce i kończy. Władca Pierścieni to w jednym kawałku. Mam zaszczyt służyć rozrywce i kulturalnemu wzbogaceniu społeczeństwa. Czy książka jest dobra? A żebyś wiedział, że jest dobra. Starzec mruży oczy i z chytrym uśmiechem oświadcza. A co? Liebesfraut? Proletariusze wszystkich krajów zjednoczyli się. Zebrali plenum, hałasują, kłócą się, przeklinają, a jeden utalentowany żydowski chłopiec wziął pierścień taki i na palcach pomaszerował do wulkanu. W lawę magiczny pierścień wspólnie ze starym przyjacielem jak nie rzuci. I nie ma już problemów ani u proletariuszy, ani u arystokracji elfów, ani u rządzącej klasy Walarów. To mi się podoba. Mam nadzieję, że barman też padnie. Zmieńmy temat. Niech będzie. Zobaczmy, co jeszcze ma do... Co ma jeszcze interesującego do powiedzenia, chociaż również wydaje się nieco dziwny ten gościu. Bardziej interesuje mnie handel. Zobaczmy, czy ma coś wartościowego. Starzec trochę garbi się nad swoim stojakiem i pociera ręce pracowicie. Cieszę się, moje dobro, za twoje brzęczące tugriki. Pokaż swoje produkty literackie. Czy ja oprócz przepisów na temat tego, jak zrobić koktajl Mołotowa, czy inne badziewie do walki, mam jakąś literaturę? Sam nie wiem, szczerze powiedziawszy. No tak, to są moje w sumie wszystkie... artykuł literacki. On może mieć właśnie dużo różnych przepisów na temat zrobienia czegoś. Zobaczmy. Instrukcje przetrwania numer 25. Przepis. Temat tego miesiąca. Podwójna rurka. Podwójna zabawa. Ok. Zabi, zabi, zabi. Instrukcje przetrwania. To już widzieliśmy. Dzikus Kogan. Jeden niewolnik. Ten pożółkły wycinek z gazety nauczy cię tworzyć pancerz z opon. Myślę, że w ten sposób dużo szybciej da się pewnie dojść do jakiejś sensownej zbroi, niż kupując czy zdobywając. Przepis na dziwne antidotum. Stara kopia jeszcze starszego manuskryptu. 100 rubli. Dobra, nie będziemy raczej kupować. Chociaż... Później, w międzyczasie, poruszmy inny temat. O czym zatem porozmawiamy, drogi człowieku? A może chcesz kupić coś do czytania? Chciałbym zadać kilka pytań. Starzec uśmiecha się szeroko i uderza się po bokach. No to jesteś we właściwym miejscu, Minhers. Mów, co cię interesuje, odpowiem, jak tylko będę mógł. Gdy czyjeś życie tak długie jak moje, na każdy temat historię się słyszało. No dobra. Plotki, legendy, sagi. Zawsze mnie to interesuje.
Niedawno studiowałem starożytną ulotkę o historii tego miasta i natknąłem się na niesamowitą historyjkę. Według niej za czasów hrabiego Rojewskiego na tutejszych ziemiach mieszkał potężny rabin Leopold. Pewnego razu słudzy hrabiego powierzyli mu stworzenie automatycznego krupiera w jednym z domów hazardowych. Nasz bohater oczywiście stworzył golema z niezabezpieczonej gliny, a w jego usta włożył kawałek papieru ze słowem graj i krupier był gotowy. Dopóki jakiś szkodnik nie przypisał do instrukcji glinianego posągu prefiksu wy, od tego czasu rzeźby nikt nie mógł pokonać, ani w karty, ani w kości. Rabin Leopold musiał utopić swoje dzieło w lokalnej rzece jako szulera. Smutne, prawda? Dopisek wy. No ciekawe. Gdzieś już to słyszałem. Jeszcze jedno pytanie. Dobra, powiedz mi o sobie. W sumie o sobie również mógłby powiedzieć. Pytaj śmiało, przyjacielu. Mój drogi, przecież przedstawiłem się wam jako Abraham. Okej, dobra. Myślałem, że coś więcej powie. Co tu robisz, to wiemy, no prowadzi bibliotekę. Plotki już nam zdradził, więc to by było chyba na tyle. W takim razie właściwie to zmieńmy temat i dobra, będę spadał. Zauważając, że odwracasz się do wyjścia, starzec zaczyna wyraźnie panikować. Nie śpiesz się, młody człowieku. Dobrze zbudowany poszukiwacz przygód jest tak rzadkim gościem w moim skromnym sklepie, że nie mogę pozwolić mu odejść. Proszę, czy mógłbyś pomóc temu staremu głupcowi z jednym nieudolnym przedsięwzięciem? Teraz zaczynamy rozmawiać tak naprawdę. Dlaczego wszyscy mnie zaczynacie prosić, kiedy wychodzę? Czemu nie? Słucham. Jesteś zbawieniem z góry. To tak, jakby sam Bóg ulepił cię z manny niebios. Słuchaj. W północnej części regionu pojawiła się sekta absolutnych luddytów. Nazywają siebie iliteratami lub analfabetami. Atakują wyłącznie tych, którzy dostarczają moje książki innym księgarzom. Zgodnie z ich szaloną wiarą, umiejętność pisania doprowadziła świat do obecnego Zugundera. Nie będzie książek, nie będzie ani nauk, ani wykształconych ludzi, ani technologii potencjalnie zdolnych do powtórzenia nuklearnego Holokaustu. Tak myślą. I chociaż nie jestem gotów się z nimi kłócić, proszę, proszę, pomóż mi ich powstrzymać. Wybaczyłbym antysemityzm, ale wrogom książek nie można pozwolić robić złych rzeczy. Wszystko, czego potrzeba, aby wywabić ich ekipę z ukrycia, to pojawić się w ich strefie zamieszkania z dużym stosem książek. Jeśli w twoim sercu jest miejsce na literaturę, weź dzianinę książek i udaj się na północ, aby ukarać wrogów fikcji. No dobra, gościu ładnymi słowami prosi nas o to, żebyśmy wymordowali jakichś czubków, którzy uważają, że książki są złem. Co dostanę w zamian? Jak zwykle w naszych skromnych kręgach będą pieniądze, będzie gefilte fish, a może, jeśli młody człowiek lubi czytać, i droga książka. Może się przydać, więc weźmy to zadanie, nie muszę go wykonać. Zobaczymy. Zgoda, spróbuję ci pomóc. Szczerze mówiąc, sam nienawidzę książek. Chociaż to zadanie jest dziwne, tak? Jakieś przepychanki między jakimiś frakcjami. Nie wiem, czy powinniśmy się w to mieszać. Generalnie nie wiem, czy da mi to coś, co pchnie nas do przodu w naszym zadaniu. Tak jak mówili między sobą wcześniej bohater nasz z Fidelem, że powinniśmy przyjmować pomniejsze zadania, ale tylko te, które pchną nas bliżej do celu. Ale niech będzie, zgoda, spróbuję ci jakoś pomóc. Dziękuję, nawet nie kontynuuj. Bo ten starszy mężczyzna może rozpłakać się jak zatankowany kinder. Zatankowany kinder. Weź to na przynętę. Staruszek podaje ci ciężki pakunek z książkami. Jest to niemal kompletny zbiór pism Lenina, związany mocną taśmą. Bierzesz stos i gwiżdżesz. Idź z tą bandurą przez północne ziemie, prędzej czy później spotkacie tych lichodejczyków.
Dobra, w takim razie pójdę. No dobra, teraz prosta sytuacja. Możemy to oczywiście wyrzucić i wtedy cały ten temat z lichodechyjczykami, czy jak ich tam zwał, pewnie stanie się nieaktualny. Póki co weźmy i ruszamy dalej szukać szpitala. Okej, wygląda jak dom. Ciężko powiedzieć, czy to szpital. Raczej nie. Widzisz chudego, chorego mężczyznę ubranego w kamizelkę i płócienne spodnie. Pomimo tego, że prostując plecy byłby o dobrą głowę wyższy od ciebie, poczucie niezwykłej kruchości i słabości twojego rozmówcy nie opuszcza cię na sekundę. Może to wina czarnych kręgów pod jego oczami, nienaturalnego zarzucenia skóry lub rąk, które nie przestają drżeć. Nie zwracając na ciebie uwagi, mężczyzna próbuje odkorkować małą butelkę błotnistego bimbru. Jednakże bez względu na to, jakby nie ciągnął za korek, który wystaje z szyjki, naczynie nie poddaje się. Na twarzy mężczyzny zaczyna już spływać pot, a jego policzki stają się różowe z wysiłku. Podnosi na ciebie sumiennie spojrzenie, jakby bał się i jednocześnie chciał poprosić o pomoc. Stary, nie możesz tak sobie wyrywać ręki, pomogę ci. Starość, nie radość. Wstydź się, co ty wyrabiasz. Daj mi tę butelkę. Niewiarygodne, że mamy opcję zabrać dziadkowi butelkę bimbru. Jasne, że mu pomożemy otworzyć. Stary, nie możesz tak sobie wyrywać ręki. Pomogę ci. Mężczyzna z westchnieniem porażki podaje ci butelkę. Wyciągasz korek bez wysiłku, a ten wyskakuje na zewnątrz z wilgotnym hukiem. Dziękuję. Cieszę się, że w tych okolicach są ludzie, którzy nie mają nic przeciwko pomocy słabemu. Z takimi jak ty to miasto ma szansę przetrwać. Cieszę się, że mogłem pomóc. Możemy pogadać. Nie jestem przyzwyczajony do kontaktu z ludźmi. Pytaj, co chcesz i idź swoją drogą. Gdzie pracujesz? Co robisz? Dobrze, że takie pytanie nie zostało mi zadane przez władze lokalne. Wystarczyło im pokazać zakrwawioną paczkę rubli i sięgnąć po pozwolenie na posiadanie domu. Można powiedzieć, że żyję z oszczędności. Ciekawe. Musiałeś mieć straszną przeszłość. Jeszcze jedno pytanie. Mężczyzna kiwa głową, przygotowując się do odpowiedzi na następne pytanie. Co myślisz o krasnoznamiennym? Stare ja, gdy wódka nie głuszy rozumu, nazywa to miejsce miastem owiec. Czasami nawet nowe ja odważy się zgodzić. Obłudne owce, pasące się w cieniu noża. Jak to ponuro powiedziałeś? Mogę o coś zapytać? Okej, kolejne pytanie. Zmieńmy temat. A może jeszcze zapytajmy o plotki. Jakie plotki krążą w okolicy? Tutejszymi? Widziałeś listonosza? Rzadko wychodzę z domu. Ostatnim razem spotkałem go w salonie wideo. Opowiadał mi jakieś bzdury, a ja po prostu przeszedłem obok. Okej, nic ciekawego raczej mi nie powie. Rozumiem, dobra. Na mnie już pora, żegnaj. Okej, nie wydaje się, żeby było tutaj ktoś. Mnóstwo gratów. Można kraść i kraść. Ale myślę, że nie będziemy tego robili. No dobra, to wydaje mi się, że pozostał już chyba tylko ten jeden duży dom. Krasnoznamionny jest mniejszy niż mi się wydawało. Znaczy, no, wydawać mi się nie mogło. Powiedzmy, jest mniejszy niż się spodziewałem. Siedzi jeszcze jakiś gościu. Pukasz w ladę małego kiosku. Na początku nikt nie odpowiada, ale zakładasz, że kiosk jest zamknięty. Nagle słyszysz dźwięk rozbijanych butelek i garnków wraz z przekleństwami. Dym tytoniowy bucha ci prosto w twarz, kiedy otwiera się okienko, a w środku odzywa się szorstki, niski głos. Budka Fundacji Pomoc Dzieciom Północy. Co tam chcesz? Fundacja? Serio? Mówię poważnie. Nie śpimy po nocach, martwiąc się o tych
biedaków z północy. To nam łamie serce. No nie wiem, nie jestem przekonany. Zresztą, powiedzmy sobie szczerze, nie śmierdzimy groszem, żeby tutaj jeszcze komuś pomagać. Cóż za szczytny cel. Zostawię was z tym problemem. Mamra, zostawmy w takim razie ich z tym problemem. No dobra, w takim razie co? Pozostaje ten duży dom, który generalnie na pierwszy rzut oka nie wygląda jak szpital, ale sprawdźmy go. To by oznaczało, że nie ma tutaj lekarza, który byłby w stanie nam pomóc. Widzisz zaskakująco przyzwoitego starszego mężczyznę ubranego w proste, ale bardzo czyste i schludne ubrania. Porusza się pieszo, gwiżdżąc coś pod nosem. Dostrzegając cię, człowiek uśmiecha się dobrodusznie i wyciąga do ciebie rękę. Siergiej Masłow, weteran. W czym mogę pomóc, towarzyszu? Okej. Okay. Powiedziałeś weteran. Jakby to był zawód. Weteran? Jaki konflikt? To jest zdecydowanie ciekawsze. Nie wierzysz mi? Widać, że nie wiesz, z kim rozmawiasz. Bądź świadomy, przed tobą jest jeden z pierwszych ludzi, którzy zareagowali na agresję, która doprowadziła do wojny nuklearnej. Bohater, który prawie powstrzymał globalną tragedię i nie osiągnął celu tylko z winy tych, którzy go powstrzymali. Jeśli masz w sobie odrobinę sumienia, odrobinę szacunku dla wspaniałego kraju, w którym teraz jesteśmy, przeprosisz za nieufność. Okej. Okay. Dobra, nie chcemy oczywiście robić burdy w krasnoznamiennym. Dopiero tutaj przyszliśmy. I to przyszliśmy na krzywy ryj, pamiętajmy to, przez kanały. Przepraszam, tylko się zastanawiałem. Tak, ja też się wkurzyłem. Dobra, zostawmy to za sobą. Jak mogę pomóc? Chciałem tylko porozmawiać. Jestem bardzo zajęty. Będę przemawiał w izbie handlowej lada dzień. Potem będę uczył strażników manewrów taktycznych. Ale na miłość boską, jeśli są jakieś naprawdę ważne pytania, chętnie odpowiem. Okej. Okay. Jaka jest sytuacja w Krasnoznamiennym? Cóż, odkąd udało się zaszczepić władzom lokalnym szacunek do czynów i poczucie obowiązku wobec weteranów, bohaterów ojczyzny, życie stało się do zniesienia. Moi dawni współpracownicy lubią oczerniać moje nazwisko, ale zapominają, że to ja wpłacałem emerytury uczestnikom ostatniej wojny. Jesteś taki sprytny, jeszcze jedno pytanie. Kurde, albo gościu jest naprawdę jakąś szychą tutaj, albo jest obłąkany i coś tam mu się wydaje. Co sądzisz o sytuacji politycznej? Jestem skromnym, starym wojownikiem, a ludzie są przyzwyczajeni do heroicznego odpierania ataków wroga na polu bitwy. Ale jak tylko będę miał okazję, będę kandydował do izby handlowej. Ludzie, którzy tam są, prędzej czy później doprowadzą nas do grobu. Tak, jesteś bardzo dobry, kolego. Pozdrów ich ode mnie. No dobra, tutaj mamy żołnierza. Wejdźmy do pustego pomieszczenia i zobaczmy, czy jest tutaj coś, co mogłoby się nam przydać. Piwo, no pewnie. Dobra, weźmy piwo. Te, że się nie obrażą. Burak. Jedzenie również weźmiemy. Puste pomieszczenie można, wydaje mi się, spokojnie przeszukać. Raczej nikt nie podejrzy nas tutaj o kradzież. Chudy mężczyzna po 30 z wydłużoną, melancholijną twarzą i wykrzywioną postawą siedzi przed tobą. Patrzy leniwie przez okno, okresowo coś cichego, ale z bogatą gestykulacją wykrzykując. Widząc cię, uśmiecha się nieśmiało i kiwa głową. Dzień dobry. Być może prosty przechodniu, ale być może bogaty inwestorze. Jestem poetą i pisarz Kupcow. Przyszliście porozmawiać o moim Wacku? Nie. O jego Wacku na pewno nie przyszedłem tutaj rozmawiać. Poeta i pisarz Kupcow wyciąga do ciebie rękę, szybko zmienia zdanie, unosi ją, aby poklepać cię po ramieniu. Ponownie zmienia zdanie i wstydliwie wkłada ją do kieszeni. Boże broń, ja tylko poznaję tutaj ludzi.
Nie, ale teraz mam ochotę. Porozmawiajmy o Wacku. Nie. Pierwsza opcja, niech będzie. Poznajemy ludzi. Z radością porozmawiam z inteligentnym człowiekiem. Dobra. Czyli mamy poetę, ciekawe. Z reguły spotykamy idiotów, psychopatów i tak dalej. Teraz mamy poetę, może również psychopatę, kto wie. Co napisałeś? Z czego jesteś sławny? Pisarz z zakłopotaniem obniża wzrok i zaczyna grzebać w podłodze czubkiem buta. Nic, co trafiłoby do masowej prasy, ale mam w biurku mnóstwo niedokończonych dzieł. Mógłbym zadeklarować kilka wierszy, ale władze krasnoznamiennego mi zakazały. Po jednej próbie publicznego przemówienia. Prawo jest prawem. Jednak moje ostatnie badania literackie z pewnością przyniosą mi zasłużony sukces. Wtedy im wszystkim pokażę. Jasne, dobra, gówno, jesteś tam pisarzem, gościu. Wszystko masz w szufladzie. Czyli kolejny obłąkany typ. Dobrze robisz, że nie zniechęcasz się. Muszę lecieć, na razie. Okej, tak czy inaczej, myślę, że nie ma tutaj absolutnie mowy o tym, że jest to szpital. Tutaj prowadzą schody do góry, jest jeszcze wyższe piętro, ale nie da się w łatwy sposób tam wejść. W takim razie wydaje mi się, że nie mamy większego tutaj w tym momencie wyboru niż zażyć leki. Z drugiej strony też, jeżeli moje promieniowanie nie rosłoby, mógłbym je w zasadzie kontrolować i poczekać do momentu, aż wrócimy do Otradnoja. Tam jest lekarz, który wydaje mi się, że wyleczy mnie za darmo, bo już wcześniej mnie leczył i nie wziął pieniędzy. No bo tutaj chyba mamy zrealizowane wszystko. Obkupiliśmy się w leki, więc to zawsze na plus. Więc myślę, że już w następnym odcinku ruszymy w stronę Otradnoje, aby zrealizować zadanie z książką. No i mamy jeszcze cały czas to zadanie związane z Devi Krishną. Ona jest również do zrobienia w Otradnoje. No dobra. Zobaczymy. Krasnoznamienne poznaliśmy. Myślę, że w miarę dobrze. W takim razie wiemy już, jak spokojnie możemy wejść i jak spokojnie możemy stąd wyjść. Ta studzienka prowadzi do krasnoznamiennych katakumb. Schodzisz? No dobra, wróciliśmy do podziemi, tutaj się zatrzymamy. W takim razie serdeczne dzięki za uwagę. Jeżeli seria się podoba, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, a ja się żegnam. Do zobaczenia i usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, hej hej!